Siema Adam. To ładny mamy, zapowiada się odcinek. Oglądałeś Legię? Cześć. Oglądałeś Legię, co? Kurna, już tak dobrze było, tak w miarę to wyglądało i znów d*** dali. No ja pierniczę, no ale dobra no. Celebryci, no coś nagramy, no zawsze mam pustkę w głowie, ale dopóki nie usiądę, jak mówisz, idzie, poszło, no to już wtedy jakoś w tej głowie się układa, bo ogólnie to nigdy nie wiem, jak to wypadnie, zawsze mam stres. Po pierwszym, drugim, trzecim odcinku myślałem, że to ma wpływ na moje życie, ale to kompletnie żadnego, a jak czytam pozytywne wpisy, a jest ich bardzo dużo i to nie będę fałszywie skromny, że jest ich bardzo dużo, no to mówię, no to na szczęście nie jestem sam, który myśli na te tematy, o których mówię tak, jak myślę, no i to mi jeszcze dodaje więcej paliwa, więcej energii, żeby krytykować to towarzystwo piłkarskie i to towarzystwo próżniacze, te wszystkie takie, no wiecie, o czym mówię, w tych kącikach celebryckich, tych próżniaków znanych z tego, że są znani. Daj mi, Adam, 5 minut sobie tu poukładam, bo ja te hasła piszę, później muszę nad tymi hasłami się chwilę zastanowić, żeby to jako tak brzmiało. Nigdy Rokiego nie przebije, bo Roki to merytoryka, Roki to coś niesamowitego, ci wszyscy chłopcy z meczyków, to jest fachowość, a to takie pierdu srutu, tutu, majtki z drutu. Oglądalność też momentami była znakomita, jak na taki format. Ponad 100 tysięcy, kilka odcinków, to szok. Ja, jak zaczynaliśmy to nagrywać, to mówię 5 tysięcy, 10, to w ogóle to chyba jak nie będą mieli co robić, to obejrzą. A tak, to średnia oglądalność jest, myślę, jakby tak z tych 100 odcinków jakieś 40-45 tysięcy. No to mnie to satysfakcjonuje. Czy te programy sprawiają mi frajdę? Mam takie odczucia, że niektóre programy, niektóre te nagrania, one mają mniej więcej 15 minut, są bardzo fajne, rytmiczne, dynamiczne, a niektóre to takie, że sam bym zaczął oglądać i już po paru minutach już bym przestał. No ale co mam powiedzieć? Mam pustkę we łbie i dziś nagramy 3 minuty i co? Po co? Nie, nie. Raczej tak, ale najbardziej cieszą mnie wpisy. Oczywiście mówiłem, że są takie krytyczne, żebym sobie dał spokój, że się nie znam, że w ogóle, żebym zamknął mordę. Ja nigdy nie aspirowałem, to znaczy od pewnego momentu nie aspirowałem do tego, żeby uchodzić za fachowca. Ja po prostu przedstawiam swój punkt widzenia, który jest taki, jaki słyszycie. Dziękuję. W tym odcinku to wszystko. Trzymajcie się, zdrowia. Do następnego. Za chwilę mecz KTS-u, obowiązki moje nie zawsze pozwalają na to, żeby tak usiąść i tak się przed tym meczem najeść, pojeść, ale ratuje nas Pamelo. Zobaczymy, co dziś przygotowali. Śniadanie, jogurt truskawkowy z ekspandowanym orkiszem i truskawkami, oj. Kakaowy chlebek bananowy z twarożkiem waniliowym i karmelizowanymi gruszkami, no. Słuchajcie, ślina mnie, w ślinie własnej się utopię. Dzięki za wsparcie dietetyczne. Dzień dobry. Dzień dobry pani. Dzień dobry chłopaki. Dzień dobry dziewczyny. Witam pana, dzień dobry. Taka rodzinna atmosfera na naszych meczach, zapraszam wszystkich. Kiełbaska, piwo, piwo stadionowe, nie jakieś tam piwo, że we łbie się miesza. Wszystko jest zgodnie z zasadami. KTS weszło, to jest wzór przestrzegania zasad w futbolu. To jakbyście mnie wybrali na prezydenta, to Polska by była zupełnie innym krajem. Poważnie? Tak, ale to by trochę mi zajęło. No i oczywiście bym musiał mieć ze 100 ochroniarzy przy sobie, takich gotowych na wszystko, bo bym nie przeżył tygodnia. Jak ja bym ogłosił swój program wyborczy, który by się nazywał WON, walka o normalność, no to od razu 90% społeczeństwa by uciekło do nie wiem gdzie, do Afganistanu, a te 10 by zostało. Trenerze, dziś jest dzień z Wojciechem Hadajem. O, to piękna sprawa. Piękna. Który się zaczął już wczoraj. A jak się zakończy? Prawdopodobnie na komendzie. To jest coś takiego, czyli składy. Ja teraz sprawdzę numery piłkarzy, czy się wszystko zgadza. Jak się coś nie zgadza, to poprawiamy. Wpisuję imię, nazwisko naszych trenerów. Nagrywamy dzień z Darkiem Miodusem, z Wojciechem Hadajem. Dobra. Dobrze, ze strojami bramkarza. Ja stroje powiem, zawodnicy. Cały na tako, a nasi szare, czarne, czarne. Weźmie pan też. No wezmę, tylko czekamy na kierownika. Gości.
tak się składa i nie będziemy zakłamywać rzeczywistości, że większość sędziów mnie zna. Jest mi miło, jak mi witają. Witamy pana Wojtka. Strasznie próżność moja jest łechtana. Wszyscy jesteśmy próżni, tylko niektórzy z was znakomicie to zakrywają, udają. No i zaczynamy takie formalności, jak wypisanie protokołu, przyniesienie sędziom różnych tam dokumentów dotyczących meczu, mówiąc najogólniej, bo to dużo drobiazgów jest. Pootwieranie najpierw oczywiście szatni gości, szatni sędziów, szatni naszej drużyny, takiego pokoju, w którym są nasi trenerzy. To są banalne czynności, to jest jakieś 2000 banalnych czynności, które składają się na jedną wielką rzecz. I te czynności, każda z osobna, to wykonałoby dziecko z przedszkola, może z takiej starszej grupy w przedszkolu. Natomiast one same się nie wykonają i między innymi po to są kierownicy drużyn. Jeżeli ktoś cokolwiek się orientuje w tej pracy, to wie, że to jest prosta praca, natomiast nie wykona się sama. Natomiast ci, którzy są złośliwi, mówią, że po co, na co, komu ten gość, kto chodzi, dupę zawraca, plącze się. Niech sobie mówią, co chcą. Dla mnie najważniejsze jest to, że ja dobrze wykonuję tę pracę, ponieważ jestem bardzo dobrze zorganizowanym człowiekiem, jak słyszycie, również wyjątkowo skromnym. Ja nie mogę tej wulgarności swojej znieść, ale to jest silniejsze ode mnie. No. Chodziłem i do psychiatry, i do księdza, i do Mioduskiego. Nie, do Mioduskiego to nie. I mówi, dobra, jesteś jaki jesteś, nie zmieniaj się, masz 62 lata, po co się na siłę będzie zmieniał? Daj spokój, są gorsi. A ja mówię, ale są i lepsi, ja bym chciał być lepszy. Nie grozi ci to, już mówią wszyscy specjaliści. Jesteśmy w Rembertowie, tu gdzie dosyć często trenujemy. Za chwilę zaczyna się trening KTS-u. Ja chodzę z tymi posiłkami od Pamelo, bo jeszcze nie miałem czasu zjeść, ale ten czas za niedługo nadejdzie. Ślinka mi leci bardzo. A jeśli chodzi natomiast o przestrzeganie diety przeze mnie, bywa z tym różnie. W poprzednich latach było zdecydowanie lepiej, ale byłem po prostu młodszy. Bardziej miałem, większą miałem motywację, żeby wyglądać lepiej. Teraz, teraz też nie chcę wyglądać beznadziejnie, ale już ta motywacja spadła. Ze mną jest taka ciekawostka, taki problem, że ja wszystko lubię. Nie ma rzeczy, których nie lubię. Wybieram, przebieram, tego nie jem, tamtego nie lubię, tego nie, o nie, nigdy w życiu. Poza gotowanym mlekiem, wspomnienia z dzieciństwa, wszystko lubię. Jeśli chodzi o moje obowiązki w czasie treningu, to one właściwie są żadne. Bardziej przed treningiem, sprawy takie mikroorganizacyjne. Klucze do szatni, woda do szatni, sprawdzenie, czy ta szatnia wygląda porządnie, czy tam nie ma bałaganu. Najczęściej nie ma, czy jest ciepła woda, najczęściej jest. To są drobne rzeczy, które składają się, złożone wszystkie do kupy na taką troszkę większą całość. Ale to nic takiego, co nie można udźwignąć, to praca lekka, łatwa i przyjemna. I oby jak najdłużej trwała. Pomelo. Dziękujemy za wsparcie całej drużyny.